Cześć, dzisiaj jesteśmy w BMW Gazda Group. Jest ze mną Grzesiek i porozmawiamy o nowym adventurze. Jest piękny na żywo. Tyle różnych informacji, tyle hejtu się wylało na te pierwsze fotki, że wygląda jak motocykl z Playmobila i tak dalej. Bo faktycznie z tej perspektywy, na takim płaskim zdjęciu, ten zbiornik wydawał się jakoś tak bardzo dziwny, ale powiem wam, że jest rewelacja. Tu z tej perspektywy, jak patrzę, jest super, jest masywny. No i właśnie, zestawiliśmy też aktualnego GS-a 1300, nie Adventure'a, nawet w tych samych wersjach kolorystycznych są oba i troszeczkę porozmawiamy o różnicach. No i dlaczego znowu wszystko na to wskazuje, że to będzie topowy motocykl adventure'owy. Słuchajcie, Adventure na żywo dalej jest bestią potężną, bardzo szeroką, a jednocześnie z tej perspektywy, mogę sobie usiąść? Jasne, siadaj. Właśnie, z tej perspektywy już kierowcy, tu ten zbiornik bardzo fajnie się zwęża, fajnie można go kolanami objąć, wyczuć i jest naprawdę bardzo podobnie jak w starym 1250. Wszyscy mówili, że już Adventure się skończył, jak pokazano fotki tego, że już tylko 1250 i nic więcej, ale zobaczcie, zawsze historia pokazuje, jak były 1150, weszło 1200, tak. koniec Adventure'a, później 1250 weszło, tylko olejaki i tak dalej. Zobaczcie, co historia pokazuje, że jednak zawsze wszyscy i tak dążą do tego, żeby mieć tego najnowszego Adventure'a. No i one się po prostu sprawdzają i są genialne. I myślę, że z tym będzie tak samo, albo nawet jeszcze lepiej. Bo tak, jeśli chodzi o różnicę, no bo wiadomo, że bardzo wiele nowych rzeczy już w GS-ie 1300, nie Adventure, wprowadziło BMW, czyli mamy aktywny tempomat, mamy tę nową LED-ową, świetną lampę, która naprawdę dobrze świeci w nocy, bo słuchajcie, ja na tym 1300 już trochę pojeździłem. Zjechałem też całe Maroko, nawet dzisiaj specjalnie przyodziałem koszulkę pamiątkową z wyjazdu, tak? To jest Maroko? Maroko. Trochę tych koszulek już mam, bo za DV też troszkę pojeździłem, więc dokładnie na takim GS-ie 1300, tylko w innym malowaniu, zjechałem całe Maroko. Jeżdżę też na dokładnie takim zielonym po Polsce, więc trochę już mogę się wypowiedzieć co do radochy z jazdy i co do działania tych wszystkich systemów. Dużym plusem jest właśnie ten aktywny tempomat, świetnie działa. Ten przedni reflektor też już w nowym zupełnie kształcie, też robi robotę. Przede wszystkim jest to światło matrycowe, matrycowy LED, który nam doświetla zakręty też. Mamy światło do jazdy dziennej, on wygląda bardzo niepozornie, bo wydaje się niewielki, a tak naprawdę jakość tego światła jest niesamowita. Dochodzi nam jeden system, o którym rozmawialiśmy, też dzisiaj dyskutowaliśmy, czyli radar tylny, który jest odpowiedzialny za ostrzeżenie o tylnej kolizji. Czyli w momencie, gdyby ktoś nas nieopatrznie chciał gdzieś taranować z drogi, dojechać zbyt blisko do nas, będzie miał ostrzeżenie ze świateł stopu z tylnego oświetlenia, będzie to oświetlenie po prostu mrygało. To jest nowość, która się pojawia w modelach 25 zarówno w Adventure'ze, jak i w zwykłym GS-ie. Kolejna różnica to mamy ten zupełnie inny element tej tylnej ramy pomocniczej, tak? Bo tutaj to był monokok aluminiowy. Tu była duża zmiana w GS-ie i to też głównie chodziło tutaj o redukcję masy, bo tutaj mamy jeden element taki aluminiowy odlewany, który raz, że no, designersko znowuż wysmukla nam ten motocykl, dwa, że była tutaj zrobiona redukcja masy tego motocykla. Natomiast w Adventure'ze dalej potrzebujemy mocnego, solidnego motocykla wyprawowego, więc zostaliśmy tutaj przy takiej rurowej kratownicy ramie. Ale natomiast to nie jest to już stalowa. Aluminium, tak? Tak, nie jest właśnie to już stalowa rama jak do tej pory, tylko to są elementy z kutego aluminium, jak i taki profil sześciokątny aluminiowy i to jest wszystko zespawane razem w jedną całość. Powoduje to to, że ten tył jest niezwykle stabilny i możemy też na ten motocykl załadować dużo, dużo więcej. No właśnie, no bo zazwyczaj te Adventure'y jeżdżą obwieszone kuframi, jeszcze tak, jakimiś dodatkami, plus jeszcze na maksa, kierowca i pasażer bardzo często, więc no sporo muszą dźwigać. No i to jest właśnie świetne, że mamy taki ten szeroki tutaj przód. Dalej masywnie to wygląda, dużo potężniej niż zwykły GS, nie Adventure. No i właśnie gmole,
które też są standardem w Adventure'ze. Tak, w Adventure'ze, tak jak do tej pory, GS zawsze wychodził bez gmoli, gmole były elementem dodatkowym. Adventure zawsze w standardzie miał wyposażenie w gmole. Do czego on może służyć? No, służy na pewno jako dodatkowa ochrona jeszcze, bo tutaj przy nawet parkingówce pierwsze co, to mamy te parę centymetrów ładne odsadzone jeszcze od... No właśnie, widzę, że jest, żeby ochronić i dodatkowo kierownicę, tak? Natomiast myślę, że nie jeden kierowca GS-a Adventure'a wykorzysta te elementy do tego, żeby odpocząć podczas jazdy, bo każdy to próbował to już na GS-ie. Tak, no właśnie, jak się GS-em niektórzy potrafią pokonać ponad 1000 km tak, dziennie Adventure'em. Także faktycznie czasami można tę nogę trochę rozprostować. O, i tutaj faktycznie... Ten element będzie służył, myślę... tak zwane spacerówki wbudowane. Tak, takie fabryczne spacerówki i myślę, że każdy to tak w ten sposób wykorzysta, więc oprócz samej ochrony motocykla to jeszcze dodatkowo taki element, gdzie możemy te nogi rozprostować. No i teraz tak, tu mamy też w zależności od wersji kolorystycznej, tak? Tak, mamy przede wszystkim kilka takich ciekawych rozwiązań, jeśli chodzi o mocowanie dodatkowe bagażu, czyli to, co wspomniałem już, te nowe zupełnie kufry aluminiowe, które tutaj się znajdą. No i powiem Ci, że tak, jeszcze się wtrącę, te stelaże pod kufry też świetnie wyglądają w stosunku do tych, które były w poprzednim Adventure'ze, czyli takie klasyczne te rurki. W momencie, jak jeździmy bez kufrów, to no, umówmy wygląda się, słabo, mocno nie? Słabo i średnio to wygląda, a tutaj nawet jak jeszcze nie ma kufrów, jest dużo, dużo lepiej, dużo bardziej spójnie, dokładnie. Natomiast tutaj też kilka takich rozwiązań dodatkowych, jeśli chodzi o mocowanie bagażu. Przede wszystkim to, jeśli ktoś lubi, jeździ z tankbagiem, z torbą na zbiorniku, to jest bardzo fajne rozwiązanie do mocowania tej torby oryginalnej. Czyli mamy uchwyt tutaj na zbiorniku, gdzie możemy tylną część torby zamocować i w momencie, jak ją położymy tutaj na zbiorniku, ona zamocuje nam się do tych przednich elementów mocujących. Do tankowania wystarczy wtedy tą torbę odchylić, nie trzeba jej odpinać, nie trzeba jej zdejmować zupełnie, więc dla fanów jazdy z tankbagiem, dla ludzi, którzy lubią mieć dodatkowe miejsce, jeszcze nawet na takie najważniejsze rzeczy typu telefon, portfel, aparat, ten tankbag fabryczny, myślę, że będzie świetnym rozwiązaniem i to jest seryjne wyposażenie, to jest w każdym motocyklu. Natomiast znowuż w zależności od wersji kolorystycznej, to też na pewno już wszyscy gdzieś tam na filmach promocyjnych zauważyli, mamy dwa elementy. Możemy wykorzystać te panele boczne, na których możemy mieć takie dokładnie elementy mocujące i zamocować sobie tutaj dodatkowe torby. Wystylizowane, wycięte pod kształt tych bocznych paneli. W wersji na przykład GS Trophy mamy tutaj aluminiowe takie blachy, do których możemy też przytroczyć jakieś elementy, czyli nie mamy tych elementów tutaj na osłonie zbiornika gumowanych, tylko mamy metalowe panele, do których też jakieś drobne elementy możemy przymocować. I tak samo tutaj tej sekcji tylnej ramy też możemy mieć elementy mocujące i możemy mieć tutaj takie zagospodarowane torby. Fajny no właśnie, czyli można dalej obwiesić go wszystkimi torbami, gadżetami. Nawet więcej niż do tej pory. Więcej niż do tej pory już też właśnie jest przygotowany pod to. I tu jest też fajny ten element. Tak, nie? Element mocujący pasażera. Dodatkowo do jakiejś torby, żeby przytroczyć tutaj coś konkretnego na tylną torbę. Też mamy ten element mocujący. Fajna rzecz, rozmawialiśmy o tym przed chwileczką. Coś, na co chyba niektórzy narzekali w tej wersji 1300 zwykłej GS, chodzi o regulację kanapy. Wróciła regulacja kanapy jak w starym GS-ie 1250, czyli możemy ją sobie zarówno w przedniej części fotela, jak i tylnej części fotela podnieść i opuścić, jeśli chodzi o wysokość tej kanapy. Tego nie ma w modelu 1300. Wróciło to, tak jak mówię, znowuż do modelu 1300 Adventure. I jest to rozwiązane, tak jak do tej pory tak dobrze znacie. Tak, przekładamy sobie ten element z wersji low na wersję high. I tak dalej. Super. No to jest duży plus, tak. Bo faktycznie w tym zwykłym 1300 i tak samo te tylne elementy możemy sobie
poprzekładać. Też ta tylna sekcja się zmieniła tutaj troszeczkę i też taka drobna rzecz, ale nie było to do tej pory dostępne. Było troszeczkę miejsca pod fotelem, żeby jakieś drobiazgi wrzucić, ale tutaj mamy typowo zamykany schowek, w którym tu mamy akurat fabryczny zestaw kluczy, ale też na jakieś takie potrzebne rzeczy. No to już sporo więcej sobie... miejsca, tak, całkiem tak, już tak, taki tak. pojemny schowek. Mocno przemyślane to jest tutaj, jeśli chodzi o właśnie takie wykończenia. Sporo osób o niższym wzroście odrzuca Adventure'a, przynajmniej tego wcześniejszego odrzucało, ze względu na wysokość siedziska, nawet na tym obniżonym w 1250 i tak było dosyć wysoko. Tu też mamy przy standardowych, powiedzmy, wersjach, też mamy podwyższone zawieszenie, prawda, w Adventure'ze tak, w stosunku możemy do 1300. W obydwu tych motocyklach korzystać z tego rozwiązania Adaptive Vehicle High Control, czyli z regulacji wysokości motocykla na postoju i w czasie jazdy. Co fajne, mamy bardzo szeroki zakres ustawienia wysokości w tym motocyklu, bo mamy tutaj od 79 cm, czyli bardzo nisko jak na motocykl tego typu, po 91,5 cm, gdzie mamy naprawdę dla kogoś, kto ma już sporo ponad 2 metry wysokości, możemy ten motocykl zaadoptować. Kwestia odpowiedniego doboru kanapy, bo mamy 4 różne kanapy, które możemy tutaj zastosować i mamy 2 rozwiązania, jeśli chodzi o adaptacyjną regulację wysokości tego motocykla, więc tutaj, jeśli nawet ktoś ma 1,70 m wzrostu, bez najmniejszego problemu może się przysiadać do tego motocykla. Na pewno u nas też będziemy mieli taką wersję z obniżonym zawieszeniem, z obniżoną kanapą dostępną do jazdy testowej, czy na jesień, czy na wiosnę, więc zapraszam. Nie trzeba mieć 2 metrów, żeby jeździć Adventure. No i to jest właśnie świetne, bo on nam się o 30 mm obniża, prawda, tak. na postoju. A w momencie jak ruszamy, to 30 mm bardzo szybko się podnosi i to jest też właśnie nowość w GS-ie 1300, już nawet nie Adventure też było. I powiem Wam, że to naprawdę jest świetna sprawa. Nie ma jednej ważnej rzeczy, która się pojawia teraz w ofercie BMW. No właśnie. I o tym myślę, że warto porozmawiać. To jest najważniejsza rzecz. Nowością w modelu Adventure, jak również w modelu GS 1300, w roczniku modelowym 25, mamy automatyczną skrzynię biegów. No właśnie, to też kontrowersyjny Nie w tym temat. Egzemplarzu jeszcze, ale już się to pojawia. Można konfigurować ten motocykl. To będzie, nie, tak, jest to opcja wyposażenia. Opcja. Możemy zostać przy rozwiązaniu tradycyjnym, czyli sprzęgło, dźwignia zmiany biegów konwencjonalna, nożna, z quickshifterem, ale możemy taki motocykl zamówić za stosunkowo niedużą dopłatę, bo to jest tam około, nie około, tylko dokładnie 3,5 tysiąca złotych na dzień dzisiejszy i możemy ten mieć motocykl w takim rozwiązaniu z automatyczną skrzynią biegów lub bardziej tak precyzyjnie mówiąc ze zautomatyzowaną zmianą biegów, bo to nie jest taka klasyczna skrzynia automatyczna, a zautomatyzowana zmiana biegów. I to jest taka nowość, która mnie bardzo interesuje i nie mogę się doczekać, jak przejadę się tym motocyklem. No ja również, z tym rozwiązaniem. Czekamy na pierwszą sztukę, która się u Was pojawi. Tak, tak, we wrześniu już rejestrujemy motocykl demo, także zapraszam, będzie można tym motocyklem pojeździć. W dwóch słowach. Nie będzie w takim motocyklu z tym rozwiązaniem z automatyczną skrzynią biegów, klasycznej dźwigni sprzęgła. Czyli nie ma w ogóle klamki sprzęgła? Nie, sprzęgło będzie w pełni regulowane automatycznie, czyli za to, jak działa sprzęgło, będzie odpowiedzialny komputer i moduł sterujący tym. Natomiast my będziemy wybierać, czy motocykl zmienia nam biegi w trybie zmiany automatycznej, w trybie drive, ale będziemy mogli również wrócić do trybu manualnego i mimo tego, że nie będziemy mieli sprzęgła, ale będziemy mogli zmieniać biegi normalnie za pomocą dźwigni nożnej jechać klasycznie. Zapraszamy również 6-8 września na nasze BMW Motorrad Days, które są w Wiśle, przy skoczni w Wiśle Malince. Będzie można go zobaczyć też tak, oczywiście, będzie ten motocykl na żywo do zobaczenia. Także raz, że warto odwiedzić nas, bo to świetna impreza. W zeszłym roku było to w Zieleńcu, teraz przenosimy się do Wisły, można przyjechać, potestować motocykle, zapraszamy na nasze stoisko, więc jeśli chcecie go zobaczyć, przymierzyć się do niego, zobaczyć, że wcale nie jest aż taki kwadratowy,
i plotki o śmierci GS-a Adventure'a są mocno przesadzone. Oj, zdecydowanie. Powiem wam, że na żywo naprawdę ten motocykl zyskuje. Ja też wszystkich zapraszam. Wpadajcie zobaczyć go na żywo, bo myślę, że to jest naprawdę godny, konkretny następca 1250 Adventure'a i myślę, że to na pewno będzie hit. No i zapraszam też do Grześka, bo nigdzie indziej nikt tak was nie obsłuży jak Grzegorz w Gazda Group. Można już składać zamówienia na nowe Adventure'y i nie tylko. I co? Do zobaczenia na drogach.